Lubicie syrop klonowy? Ja nie jem go jakoś super często, ale smakuje mi. Jest drogi, ale dobry. Wiecie, jak taki syrop powstaje? Trzeba naciąć korę klonu, podstawić wiaderko i poczekać, aż sok z klonu wycieknie do wiaderka. Podobno z 50 drzew w ciągu dobrego dnia można uzyskać około 130 litrów soku. No właśnie, ale soku to jeszcze nie jest syrop, bo ten sok trzeba wlać do dużego pojemnika, podgrzewać, gotować, tak żeby nadmiar wody odparował i wtedy to, co pozostanie, trzeba jeszcze kilkakrotnie przefiltrować, żeby usunąć niepotrzebne zanieczyszczenia. Wtedy po całym tym procesie ze 130 litrów soku zostaje niecałe 4 litry syropu. Dlaczego o tym mówię? No dlatego, że w Słowie Bożym czytamy, że Bóg chce, że Jego wolą jest to, abyśmy byli uświęceni, abyśmy byli święci. I w pewnym sensie ten proces uświęcenia kojarzy mi się z procesem powstawania syropu klonowego. Dlatego, że Bóg, działając przez Ducha Świętego w nas, chce odparować to, co jest zbędną nadbudową. Chce przefiltrować nasze życie przez takie swoje sita, swoje filtry, które pozostawiają tylko to, co się Jemu podoba, a to, co się Mu nie podoba, odrzucają. I wreszcie Bóg chce nas w taki sposób przemienić, żebyśmy stali się kimś szlachetnym, kimś wyjątkowym i cennym. Oczywiście, problem polega na tym, że syrop, kiedy jest obrabiany, nie czuje tego. Ale my, kiedy jesteśmy uświęcani, ten proces może nas zaboleć. Może być dla nas niewygodny, nieprzyjemny. Pytanie, czy mamy odwagę, żeby temu procesowi się poddać? Czy mamy odwagę, żeby być właśnie takim sokiem z klonu dla Boga, który zostanie przemieniony, oczyszczony i uszlachetniony? Wolisz być sokiem czy syropem klonowym?